Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Morrowinda. Coś mi się zdaje, że powoli się zbliżamy do końca. Mianowicie jesteśmy w Odrosal, Akademia Dwemerów. Tutaj musimy znaleźć kolejny artefakt, który pozwoli nam zabić Dagotura. Dobra, czy ja mam założone moje spodnie? Bo często jest problem z tym, że ja tych spodni założonych nie mam. A tymczasem... Rozumiem, że tam jest złote bóstwo, które ma jakiś interes. Tak, do mnie. Widzę, że tak podchodzi to złote bóstwo, nie podchodzi. HGW! O, siemanko! To jest wampir, kurde, jakiś. Wąpierz, wampir, czy jak zwał, tak zwał. Giń, szubraw! O, ty wpytę! Pamięć! Ała! Heal, baby! Dobra, co tutaj masz? Masz amulet płomiennego serca. A, proszę bardzo, bierzemy. Szóstego rodu amulet bierzemy. Klucz niech będzie i popija nas. Okej. Okay. O! A tronach ognia. Come on, bro, nic mi nie zrobisz. Chciałbyś? Spadniesz na dół, czy nie bardzo? On nie zamierza chyba tutaj zejść, nie? Chyba nie umie otwierać drzwi. Zamkniemy to przed nosem. Widzicie co? Średnio mi się chce tam do tego złotego... To złote bóstwo jest jakieś zbugowane i nie chce mi się do niego nawet schodzić tak naprawdę, bo możemy stracić troszeczkę życia, a życie jest teraz na wagę złota tak naprawdę. W sumie kiedy nie jest, tak? Możemy sobie tutaj troszeczkę... Ej. Holy fuck. Jednak złote bóstwo postanowiło, że do mnie wpadnie. Ono może bić. O! Powaliłem ją. Ha! 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 Śmieje ci się w twarz. Słabe to jak nie wiem. Czy ja na pewno mam maksymalny poziom trudności? Poziom trudności? Tak, maksymalnie trudno. HGW, o co chodzi? No nic. Martwy śniący. Co my tu jeszcze? Dwemerowy Kirys. W tym momencie to raczej nam to potrzebne nie jest. Która tarcza mrozu, tarcza ognia. Ech, na tarczę ognia. W sumie mam full odporności na ten. Na ogień, więc niepotrzebne by mi to było. O, wieża. Jest i. Brzytwa. Jest i brzytwa, słuchajcie. Bierzemy. Uaktualniono dziennik. I tak naprawdę z tymi wszystkimi artefaktami możemy już iść do Dagotura. A w sumie po co ja to otwieram, jak ja mogę chyba się przenieść... amulet przeniesienia. Jak ja mówię, amulet. Dobra, słuchajcie, jest taka opcja. Teraz mamy dwie rzeczy, którymi będziemy musieli się posługiwać, by zabić Dagotura. Mamy czerpak i mamy brzytwę. W momencie, gdy zakładamy te przedmioty, nasze życie spada i to dość drastycznie. Dostajemy krytyczne obrażenia. By temu zapobiec, musimy założyć upiorną opokę, którą dostaliśmy od Viveka. I tak też zrobimy. I w tym momencie możemy z tym czerpakiem albo brzytwą oczywiście chodzić. W tym momencie to zdrowie nam nie spada. I teraz patrzę, co tutaj mamy. Atak, siła, szczęście, wytrzymałość. Weźmy sobie to. Będziemy mieć troszeczkę więcej życia chyba z tego, co się orientuję. To z kolei 630. Zaraz 249
249, więc w sumie tej różnicy wielkiej chyba nie ma. A niby miałbym mieć więcej zdrowia. Tutaj o stówkę więcej udźwig, więc niech będzie. Dobra, tutaj jest Dagodur, słuchajcie, patrzcie na świat. W samym środku Vardenfell. I żeby wejść przez te drzwi, to nie jest jakiś wielki wyczyn. Po prostu trzeba było troszeczkę poszukać. Zazwyczaj, jak wcześniej obczailiśmy, to wejście do takich ruin, już nie raz wchodziliśmy do ruin Wemerów właśnie poprzez znalezienie korby, która otwiera tą kulę i można sobie tam wejść. Teraz pytanko. Ja sobie, przepraszam bardzo, ale ja sobie zapiszę. Nie za bardzo pamiętam, co mnie tutaj może czekać. Come, Nerevar, friend or traitor, come. Come and look upon the heart and a sam się kam. And bring Wraithguard. I have need of it. Że niby ja ci mam przynieść opokę, idź się pałuj. Czego ja ci mam coś przynosić? Come to the heart chamber. I wait for you. Nie, bo ty mi możesz coś obniżyć, jakieś współczynniki i na pewno mi to zrobiłeś. Ja cię nie lubię. O, co za pała. Martwy podróżnik, widzę, że tutaj nie jeden się zapędził. Nie ma nic ciekawego, co mógłby mnie zainteresować. Muszę obserwować, czy nie mamy udźwigu zmniejszonego. W tym momencie możemy zrobić tak. Jeszcze nie zakładać opoki, bo to jest właśnie rękawica, jedna z rękawic. Nie pamiętam, która chyba prawa, bo to zmniejsza nam siłę. Znaczy siła nam spada, dlatego mamy mniejszy udźwig. Wow. Brzydal. Czemu ja do niego poszedłem? Ej, czemu on tak się cofa? What the fuck? Ej, ziomuś. Easy boy. What the fuck? Mam od szóstego rodu, może to zostawię. A tymczasem... Come to me through fire and war. I welcome you. Nie mów do mnie tak, bo się przestraszę. O ty pytonga! Co za pała. Obszar wewnętrzny. Chyba w końcu mamy się udać do serca, tak? Nie, ty mi coś pewnie obniżyłeś. Ja się ich boję, tych kurde czarów, bo one zawsze jak trafię na jakiegoś... Welcome, Moon and Star. I have prepared a place for you. Zawsze jak trafię na jakiegoś gościa, który rzuca czarami, to musi obniżyć mi statystyki. No po prostu... pięknie. Dzień dobry. Dostałem... jadkę. Gin! No i kurna, patrzcie, jaka... Jesteśmy na takim poziomie... A on nadal mi zadaje takie obrażenia wielkie. Demoniczny, długi łuk. 1,25 11 tysięcy. Zaklęty długi łuk. Ile to waży? 8. A w momencie, gdy ja założę tą opokę, to może być problem z udźwigiem później. No ale dobra, jeszcze to. O, telwański hełm popielny. Kurde, fajne rzeczy tutaj są niektóre. Tam jeszcze przy tym podróżniku jakieś były. Jeżeli by ktoś kolekcjonował, to myślę, że sam raz dla niego. Bring Wraithguard to the heart chamber. Whoa. Together let us free the cursed false gods. A ci ciulna, masz. Co to w ogóle za stwór jest? What the fuck? Mi typowo przypomina Davy'ego Jonesa. Już nie chcę tych amuletów. One strasznie mnie obciążyły niestety. Więc może na razie sobie to darujmy. Halo? Chcecie mi powiedzieć, że tutaj nikogo nie ma? O, surowe szkło. Akurat, śmieszna sprawa. Patrzcie, fajnie jakby szkło dawało jakiekolwiek profity. Surowe szkło w tym momencie obniża nam inteligencję, obniża siłę, obniża szybkość i... O, daje tarczę ognia. Ciekawe dlaczego. No, już mamy alchemię na takim poziomie. O, cesarski hełm ze smoczej łuski. Nieźle. Ej, jak to wygląda? Kurde, no pewnie zaraz będę przeciążony. Jasne, że jest. A nie, nie jestem przeciążony.
A tak wygląda, dobra. Tak, chciałem na podglądzie w sumie zobaczyć. Jeszcze zostało nam 6. Jeżeli ktoś rzuci na nas jakieś zaklęcie, które będzie nam obniżało udźwig, to może być problem. Może być duży problem. Czy ja mam iść tędy? Chyba tak. Ojej! A to się tutaj spotkaliśmy na rozstaju. Welcome, Nerevar. Together we shall speak for the law and the land and shall drive the mongrel dogs of the Empire from Morrowind. No tak, bo Dagodura denerwują cesarscy na Vardenfell. Także wiadomo, o czym mowa, tak? O cesarskich psach. O organizacji Ostrzy, ogólnie o cesarskich. O ty, Pyton de merda. Ej, ten jak mi walnie, to może być kiepsko. Mogę go dopuścić do tego, żeby mnie zaatakował. Może być problem. Ej, jakiś twardy, kurde, jest skubaniec. Co tutaj masz? Pierścień krwi. Premia do zdrowia. Odporność na ogień. Ej, to ciekawe jest. Nie wiem, ile to ważyło w sumie. A to wziąłem. 0,2, więc jeszcze powinniśmy udźwignąć to. Gorzej jak cokolwiek. Is this how you honor the sixth house and the tribe unmourned? Come to me openly and not by stealth. No jasne, że idę otwarcie. Przecież nie widzisz, jak idę, kroczę. Martwy bohater. Jejku, ale ma ciekawe rzeczy. Popielny. Metrych. Dedryczny krótki miecz. To było niezłe, ale ciężar 24. O Boże, musiałbym coś powyrzucać. Na przykład rudę ebonu musiałbym wywalić. Coś jeszcze musiałbym wywalić. Coś, co jest strasznie ciężkie. Tutaj jest z kolei 5 tych amuletów 6 rodu. Jeden jest lekko zużyty. Nie mam za bardzo co wyrzucać tak naprawdę. I to jest problem. Dobra, kiedyś może tutaj wrócimy. Na razie go nie będę ruszał. W sumie możemy coś tutaj zapakować do tego. Do tych skrzynek. No, ale zobaczymy, ile to waży. Cyk. Te rzeczy takie małe mogę pobrać. Co prawda ziarnko do ziarnka. A uzbiera się dużo. Krasnoludzką włócznię, no nie ma opcji, żebym wziął. Kurczę. Fajnie by było gdzieś coś zostawić, ale mówię, już idźmy na spotkanie z Dagodurem. Mamy 559 na 560, więc jak rzuci na nas jakiekolwiek zaklęcie, które będzie nas chciało obciążyć, no to może być problem. A na razie tą opokę musimy mieć. No dobra. Jaskinia użytkowa, Dagodur. Widzicie tego typa tam? No właśnie. No właśnie, opoka. Gdzie jest moja opoka? Jest. To jest typor. Dagodur! To jest on. Tylko jest taki myk. Znaczy to on, ale niekoniecznie on w tym momencie. Zaraz zobaczycie. W sumie możemy z nim porozmawiać. Możemy z nim porozmawiać. Zobaczcie, że on ma maskę. On jest podobny do tych gości, których zabijałem. Taki trochę wampir. Coś ten deseń. Taki potwór. I ma maskę, tak? Dagodura. Możemy z nim pogadać, bo pamiętacie, że on chciał nas przeciągnąć na swoją stronę cały czas teraz. Mówi, przynieś mi opokę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się wszystko zaczęło i tu się zakończy. Masz jakieś ostatnie słowa? A może darujemy sobie przemowy i załatwimy nasz interes? W końcu to ty mnie wyzywasz. Masz więc przywilej pierwszego ciosu. Ostatnie słowa. Skoro już tu jesteś, może być tylko jedno rozwiązanie. Ileż to razy zastanawiałem się, czy przyjąć od ciebie przysięgę wierności, jeśli zgodzisz się ją złożyć. Mógłbyś zyskać moje zaufanie, oferując mi upiorną opokę, brzytwą i czerpak. Myślałem, że moglibyśmy znów być przyjaciółmi, towarzyszami broni i braćmi. To miejsce należy do mnie, prawem silniejszego i prawem zdobywcy.
prawem męstwa zapobiegliwości, nie zaryzykuję jego utraty, zdając się na spryt i przebiegłość. Nie wejdę z tobą w żadne układy. Jeśli jesteś moim wrogiem, nie mogę ci ufać. A nawet jeśli nie jesteś wrogiem, nie mogę pozwolić ci stąd odejść. Wszystko rozstrzygnie się tutaj. Wierzę, że to ja przetrwam, ale nie mogę mieć pewności. Może to przejaw próżności, ale gdyby przyszło mi tu paść, chcę, by zapamiętano moje słowa. Dlatego jeśli masz jakieś ostatnie pytania, pytaj teraz. Ja też chcę cię zapytać o kilka rzeczy. Ostatnie słowa, nasz interes. W końcu to ty jesteś tu pretendentem. Pierwszy cios przypada więc tobie. Czekam. A jakie są ostatnie pytania? Moje pierwsze pytanie brzmi, czy naprawdę jesteś odrodzonym Nerevarem? Z łaski bogów i zrządzeniem losu Nerevarem, jestem Nerevarem odrodzonym. No ja nie wiem, nie wierzę tak za bardzo w to. Jestem niezależnym bohaterem. Twa odwaga i niezależność przynoszą ci zaszczyt, to dzięki tobie bogowie poznają kres swojej mocy. Postaram się, by bardowie opiewali twoją śmierć w swych pieśniach przez wiele pokoleń. No niekoniecznie mi się widzi tutaj ginąć, kolego Dagot Ur. Moje drugie pytanie brzmi, jak wykorzystasz moc serca, jeśli wygrasz? Czy uczynisz się bogiem? A może ukończysz budowę Akulahana i użyjesz go do walki ze Septimami o panowanie nad Tamriel? Czy też użyczysz mocy serca swoim podwładnym, jak ja uczyniłem, dając początek nowej nieśmiertelnej rasie? Uczynię się bogiem, podzielę się mocą, mam swój własny tajemny plan. Zniszczę to. Cóż, może czeka mnie jeszcze kilka niespodzianek, a może twoje zasady nie pozwalają ci spokojnie przyglądać się mojemu marszowi ku zwycięstwu, a może jesteś tylko utalentowanym kłamcą. To już nieważne. Moje ostatnie pytanie brzmi, gdybym zaoferował ci możliwość przyłączenia się do mnie, czy na znak przypieczętowania przysięgi mógłbym otrzymać od ciebie upiorną opokę, czerpak i brzytwę? Nie, nigdy nie stanę po twojej stronie, nie oddam ci narzędzi. Kto wie, może na odpowiednich warunkach... Tak, mając w głowie odpowiednio sprytny plan. Nie, raczej nie. Nie. Dziękuję za szczerą odpowiedź. Teraz jednak, jeśli masz jakieś pytania, pytaj. W przeciwnym razie jesteś tu pretendentem, do ciebie należy pierwszy cios. Zadaj pytania. Jak brzmią twoje pytania? W jaki sposób zamierzasz wykorzystać serce? Będę dalej czerpał boską moc serca i rozdzielał ją między swoich krewnych i poddanych. Część tej mocy czerwone wiatry rozniosą na całą Vardenfell i dalej przez morze na Morrowind i resztę Tamriel. Po pewnym czasie każdy mieszkaniec Tamriel wejdzie w zbawienny kontakt z tą mocą. Jakie plany wiążesz z szóstym rodem? Szósty ród posłuży jako elitarny trzon naszego ruchu. Członkowie kultu, przechodząc kolejne etapy prowadzące ku uświeceniu, staną się z czasem świętnymi wojownikami lub kapłanami. Ich obowiązkiem jest przygotowanie się do służby pod moimi rozkazami, czyli ble, ble, ble. Jak zamierzasz się zachować wobec Dunmerów? O! Wyzwolę Dunmerów z jarzma cesarstwa, a fałszywi bogowie świątyni padną przede mną na kolana. Okej. Okay. Swoje zbrodnie. No wiadomo, jak typek będzie swoje zbrodnie tłumaczył. O, co stało się z Dwemerami? To może być ciekawe. Nie wiem, gdzie podzieli się Dwemerowie. Nie zdołałem przestudiować upiornej opoki i nie jestem pewien, ile swojej wiedzy włożył Kagrenak w te narzędzia, ani ile jest w nich jego czarodziejskiej mocy i mistrzostwa. Badałem dzieje Kagrenaka na tyle długo, by nauczyć się podziwiać jego mądrość i zręczność. Pewnego dnia, gdy szósty ród umocni się wystarczająco, zamierzam poświęcić więcej czasu rozwikłaniu tej zagadki. Dlaczego buduje w ogóle to Akulahan? Służyć będzie trzem celom. Po pierwsze, poprowadzi do boju moje armie, które wyzwolą najpierw Vardenfell, potem Morrowind, a dalej, kto wie, może całą Tamriel.
Po drugie, będzie źródłem i nosicielem boskiej energii pozyskanej z serca. Po trzecie, posłuży jako symbol naszej sprawy i naszych celów. A cele te są proste: obalić cesarstwo Tamriel, wyzwolić śmiertelników z mocy zabobonów i głosić chwałę naszej krucjaty przeciw starym bogom. Okej, broń się. Świetnie, skoro nie możesz się już doczekać, śmiało, jesteś tu pretendentem, tobie przysłużony, przysługuje pierwszy cios. Ło! Ej, ziomuś! Ziomuś! Nie chcę nic mówić. Oh shit! No, bytonga! No chyba cię, kurde, powaliło, ziomuś. Ja miałem dostać pierwszy cios! Jaki kłamca! O ty, skubańcu! I teraz ktoś by pomyślał, o, pokonałeś Dagotura, tak łatwo. Nie, słuchajcie, nie, to nie był do końca Dagotur. A tak naprawdę musimy zniszczyć serce. Znaczy, może to był i Dagotur, ale się ulotnił, jak widzicie, nie ma tam ciała. Trzeba się przygotować do walki, słuchajcie. I to może być problem. A, nie mogę się ruszyć, bo właśnie. Zobaczcie, on rzucił na nas pewnie pewien czar. No, obniżone współczynniki. No, mogę się spodziewać. Zobaczcie, jak bardzo tak naprawdę... Znaczy bardzo, 4. Tutaj nie pamiętam, ile miałem. Ale dobra. Mamy tą opokę. Potrzebny nam będzie najpierw czerpak, bo jest plan, jak rozwalić to serce. I nie jest to takie proste. Będę musiał szybko się poruszać do tego serca. Nie możemy wdawać się w bójkę z Dagodurem, który właśnie czeka za drzwiami. Ja w tym momencie muszę się przygotować do walki z nim. Musimy szybko lecieć na serce, zniszczyć je, jak najszybciej uciekać. W takim razie trzeba by było tutaj zostawić parę rzeczy. Jak widzicie, życie nam nie spada, więc jest dobrze. Jest okej? Jest okej. Aha, zaraz. A, to było czasowe. A jak wezmę brzytwę? A, dźwigam zbyt wiele rzeczy, właśnie. I też również dźwigam zbyt wiele rzeczy. Więc trzeba by było wyrzucić po prostu, nie wiem, te amulety i tyle. Też dźwigam zbyt wiele rzeczy. No, ciekawe. Te pasy mogę wywalić. Jeszcze dźwigam zbyt wiele rzeczy. O ty pieroni. Coś jeszcze? No jeszcze 4, kurczę. No to wyrzućmy ten łuk. Teraz będę mógł się ruszać, ok. Jeżeli nie rzuci na mnie nic innego, to mam szansę. Teraz tak, trzeba się przygotować. Sejwik, to po pierwsze, bo może się nie udać za pierwszym razem, zdaję sobie z tego sprawę. A muszę zarzucić na siebie jak najwięcej dodatkowych buffów. Mianowicie, buffy od jakichś pierścieni. Czy ja mam jakieś buffy od pierścieni? Szybkość, osobowość na 30 sekund. Pierścień krwi, to może być dobre. Tarcza ognia, odporności, premia do zdrowia. No nie jest głupie, co? Dlatego zobaczmy, co my tutaj mamy. Amulet oznaczenia. Amulet płomiennego serca. Zwiększa się szybkość, zwinność i tak dalej. Cyk. 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 Tak szybko wrzucam praktycznie co mogę. Aha, a ja tutaj sobie zmieniam. Sobie tutaj zmieniałem na przykład w tym momencie pas. Okej. Czy ja coś używałem, co mi się zmieniło w tym momencie? Pierścień, nie, dobra. Zdrowia, zwinność. Pas płomiennego serca to sprawdzaliśmy. Pierścienie, kocie oczy, pierścień serca,
Kurde, na magię. Niewidzialność, odbicie, zwinność, osobowość. Dobra, w sumie możemy jeszcze użyć zwoju. Mieliśmy zwój jakiejś chyba 9 bariery, czy coś w ten deseń. Zaraz się postaram to znaleźć. Okej, okay, to nie mamy. Jeszcze co? Tarcza mrozu nam raczej niepotrzebna. Chwytanie dusz, tarcza, tarcza. 5 bariery, a ja chcę 9. I mamy 9? Czy ją kiedyś zużyłem? Krzywanie szkieletu. Uzdrawianie. Niewidzialność. Żywotność. Kurczę, nie mamy chyba tego. 5, 1. No nic, nie mamy. W takim razie zostało nam jedyne co, to adrenalina. Tak. To w dłoń. Pozwolicie, że sobie zapiszę jeszcze raz z tymi wszystkimi buffami, bo one są oczywiście czasowe. I wio. What a fool you are. Na razie, omuś. How can you kill a god? Czemu ja spadam? Aha, bo ja jestem ten. Okej, zmieniamy w tym momencie na brzytwę. Boli. Zdrowie. Lewitacja nam spada. O nie. Nie, gdzie są moje poplamione spodnie? Wow. Ale było blisko. Nie wiedziałem, że przy jakimś... Aha, możemy tak... Nara. Czy musimy go ruszyć? O. Powiem wam, że było chyba grubo, co? Komora Akulhana. Było grubo. Nie za wiele widzieliście, ale jeżeli wam bym tam stanął chociaż na chwilę, to zauważcie, jak jednym hitem dostałem pozbawiony połowy życia. Więc niewiele tam mogliście widzieć, przepraszam. No ale tak trzeba było to po prostu szybko załatwić. I tyle. Nie ma praktycznie żadnej mowy większej w tym temacie. Nasza adrenalina chyba już przeminęła. Wszystko mamy chyba, co mieliśmy. Tak. Więc możemy pozbierać te rzeczy, chyba nie powinniśmy zostać przeciążeni. Nie, no i super. Jeszcze sobie zapiszę, o ile pozwolicie. I sprawdzę, co tam się dzieje. Ciekawe, bo jeszcze nie sprawdzałem, czy jakbym tam został, to czy by mi... Właśnie, myślałem, że to będzie wybuchać aż do tego stopnia, że na przykład nas pochłonie tutaj ta lawa. Ale nie. Nawet się nie podnosi. Patrzcie, jak daleko musielibyśmy tutaj, możemy sobie teraz na spokojnie, ten cały Dagot Ur nie goni. Możemy sobie na spokojnie sprawdzić. Patrzcie, jaką drogę musielibyśmy przebyć tutaj w koło, żeby przejść na dół aż do tego serca, które było tutaj. Dagot Ur by nas gonił i uwierzcie mi, że jest strasznie szybki, a przy jednym hicie tracimy połowę życia. Więc jednym sposobem było albo spadnięcie na dół, nie chciałem spaść, ale zapomniałem, że jakieś zaklęcie mi dało lewitację. No ale tak też się udało. Doskonałe miksturki zdrowia i heja do przodu. Zgadnijcie, co to za pani. You no longer bear the burden of prophecy. You have achieved your destiny. You are free. The Doom Dreamer's folly, Lord Dagoth's temptation, the Tribunal's seduction, the God's heart freed, the prophecy fulfilled. All fate sealed and sins redeemed. If you have pity, mourn the lost, but let the weeping cease. The blight is gone, and the sun's golden honey gilds the land. Hail, Savior, Hortator, and Nerevereen. Your people look to you for protection. Monster and villains, great and small, still threaten the people of Vardenfell.
Enemies and evils abound, yet indomitable will might rid Morrowind of all its ills. For you, our thanks and blessing, our gift and token given. Come, take this thing from the hand of God. No właśnie, słuchajcie. Azura i w tym momencie dostajemy tutaj, tylko jeszcze jakby mi się udało go wziąć, pierścień Azury. Stałe kocie oczy 20 punktów i przywrócenie kondycji 3 punkty na siebie. Czy on od razu go założył? Czy jak ja go posiadam w ekwipunku, to ja mam dodatkowy... Retoryka... Spojrzenie pani... Gdzie jest pierścień Azury? Nie dostałem nic więcej. Okej. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Dagot Ura. Ja się stąd przeniosę jak najdalej mogę tylko. Czyli bym wykorzystał jakiś amulet interwencji boost. Prawdopodobnie przeniesie mnie do najbliższego miasta. Z tego co kojarzę na mapie, to może być Gnisis. Zobaczmy. Ej, gdzie jestem? Aldrun. Aldrun. Może być i Aldrun. Zobaczmy, jaka w ogóle jest w tym momencie nasza reputacja w świecie. 52. Nie jest źle. Chciałbym podejść jeszcze do Viveka w tym odcinku. Zobaczyć, co tak naprawdę ma nam do powiedzenia. Kto może jakby odebrać to, co wykonaliśmy. Czyli główny wątek fabularny został zakończony. Pewnie goni mnie jakiś skrzekacz, nawet widzę na minimapie, ale się nim nie przejmuję, przecież pokonaliśmy Dagot Ura. Hello. A polecimy łazikiem do Balmory, a z Balmory do Viveck. Powinno być ok. Siemano. Do Balmory. Także tam ktoś pisał z was, że główny wątek fabularny jest dosyć ubogi i krótki. Znaczy ubogi? Nie wiem czy ubogi, ale krótki. To prawda. Jednak Morrowind to jest wszystko, co jest tak naprawdę wokół tego, co tutaj się dzieje. No to jest świat wielki, to jest świat pełen przygód. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, że Morrowind cię nie kończy na zabiciu głównego bossa. I taka prawda. Słuchajcie, przeniosłem się troszeczkę bliżej do Viveck Temple, czyli do świątyni. Zobaczymy, czy Viveck będzie miał coś nam do powiedzenia. Mam nadzieję, że jakoś nas nagrodzi. Nasze nagrodzi. Przynajmniej słowa uznania albo coś w ten deseń. Także w tym momencie oficjalnie skończyliśmy główny wątek fabularny w Morrowind. Zostały nam zadania poboczne. Masa zadań pobocznych. I to jest... A zaraz wam powiem. Zaraza minęła i ocaleliśmy. Teraz naszym głównym zadaniem jest odbudowa świątyni. Ty zaś musisz oddać się swemu powołaniu jako obrońca Morrowind. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Masz wciąż narzędzia Kagrenaka, potężną broń, a także spryt i doświadczenie przystojące wielkiemu bohaterowi. Trójca i świątynia chętnie powierzą ci obowiązki związane z obroną Morrowind przed niebezpieczeństwem. Wiele spaczonych monstrów wciąż czai się w ciemnościach. Ktoś musi je odnaleźć i zgładzić. Nie brak też zwykłych bandytów i rzemieszków, którzy żerują na uczciwych ludziach. Zostało wiele tajemnic, nieodnalezionych skarbów. Nie będziesz narzekać na brak zajęcia. No, taka prawda. Świątynia i odszczepieńcy wciąż muszą dojść do porozumienia w wielu spornych kwestiach. Teraz jednak, gdy odszedł nasz największy wróg, świątynia musi zostać zbudowana na nowo. Zgodnie z potrzebami ludu. Niepotrzebni nam już strażnicy świątyni na ten przykład. Ich miejsce powinni zająć kapłani, uzdrowicieli i nauczyciele. Musimy też oddać należną cześć poległym w boju. No i to były w sumie tak naprawdę chyba... A zaraz, może ma odnośnie Dagot Ura, tak bezpośrednio Dagot Ur coś ma jakiś... Był bogiem, teraz jest martwy. Jeśli boga można w ogóle zabić. No, jeśli udało nam się go zabić. Dobra, tak jak wspominałem, oficjalnie skończyliśmy główny wątek fabularny w Elder Scrolls 3 Morrowind.
jeżeli chodzi o zadania dodatkowe, wiem, że osoby, które oglądały te aż do tego odcinka, to jest naprawdę wow, że tyle wytrwaliście, dziękuję wam. Zadania poboczne będziemy może sobie robić kiedy indziej, jednak teraz już nie będę sukcesywnie dodawał Morrowinda, bo teraz się zbliżają inne premiery, więc na razie z Morrowindem stopujemy, być może do tego wrócimy, na pewno save'y sobie zostawię. Przed nami też jeszcze dodatki, prawda? Trybunał, Trójca i Przepowiednia. Tak? Tak, dobrze powiedziałem. Trybunał i Blood Moon. Zastanowię się, czy coś chcecie z tego dodatków. No może napiszcie, czy chcecie zadania dodatkowe w Morrowind, czy chcecie dodatki do The Elder Scrolls 3. Napiszcie, jednak jak mówię, tym zajmiemy się troszeczkę w przyszłości, po prostu. Nie teraz, zaraz. Dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że Morrowind do tej pory się podobał. Jeżeli będzie dalej, to serdecznie zapraszam. A tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa.